bardzo się cieszę, że sobie pomysł, który się urodził jakiś program temu, żeby akurat spędzić razem z panem dzień, ale żeby dać pozwolenie na naszą integrację. Żebyście wspólnie bawili, żebyście przyjęli również wspaniałe wydarzenie sportowe zrealizowane. I powiem szczerze, że wszelkie oczekiwania przeszły miarę. Także bardzo wam serdecznie dziękuję, że tak licznie stawiliście się, można powiedzieć, w lokach na pierwszej senioradzie w Monii. Także ta za was zaraz zazdroszcza. Mam nadzieję, że nie będę mogła mieć taki jak dzieci. Doczeka! Już dzisiaj! To jest? Jest, tak? Poznała druga głowa, jest chęci do walki i wielkie, wielkie. Życzę wszystkim wygranych pierwszych dni, a przede wszystkim, żeby nie doszło do żadnej kłopotki. Gratuluję tu organizatorom za przygotowanie i zorganizowanie w ogóle tej Spartakiady Segoru. Cieszy mnie to, że tak dużo drużyn właśnie odpowiedziało na to zaproszenie, które tu gmina Monii zorganizowała. Cieszę się niezmiernie za udział, że występuje nasza drużyna reprezentująca gminę Goniąc, której bardzo mocno dopinguję. Niemniej jednak cieszę się niezmiernie, że możemy właśnie tu na tym stadionie w Monikach tą rywalizację przeprowadzić. Mogę śmiało stwierdzić, że doping i kibiców jest więcej niż na Olimpiadzie Europejskiej. Taki doping to tylko Mońka. Tylko Mońka! No to teraz przyspieszenie. Aniołek przyspiesza, przyspiesza. I na zakręcie się wyrobił, dobrze. Następna osoba. Kibicujemy! Teraz ostatnia osoba, ostatnia z Moniek, zobaczymy zaraz. I stop! I Goniąc wygrywa. Oj. Jeszcze trochę, jeszcze trochę i oni wygrywają! Sześć. Cztery. No i zobaczymy. Bezpośrednia rywalizacja dwóch drużyn. Jest o co walczyć o brązowy medal i też punkty klasyfikacji generalnej. No i zobaczymy. Goniąc się Suchowola. I na ostatniej Suchowola. Brawo! Pięknie. Brawo! Bramka.
Pierwszy, cztery strzały. Nie ma próbnych. Nie ma. Po jednym strzale. Lipsk. Tak, dalej. Tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Panie Marianie, nie tak ostro, nie tak ostro. Grażyna, uciekaj trochę. Uciekaj. No to placzko. Nie, piłka nasza. Nie. Dziękujemy serdecznie. To jeszcze nie... Dziękujące, brawa. Dziękujemy. Gratuluję bardzo. Miejsce w pierwszej Monieckiej Spartakiadzie seniorów. Gorące brawa.
Kruszkiewicza, który nie mógł dzisiaj być osobiście, ale często i regularnie Mońki odwiedza i zawsze wspiera ziemię moniecką. Ogromne gratulacje dla wszystkich zespołów. Widziałem te rywalizacje na żywo. Naprawdę są Państwo wspaniali i pięknie pokazywaliście swoje umiejętności. Gratulacje zarówno dla pierwszego miejsca, dla wszystkich miejsc na podium, jak i dla wszystkich uczestników. I ogromne gratulacje i mam nadzieję, że te imprezy takie jak Spartakiada Seniorów będzie i pierwsza, i druga, i trzecia, i 30, i 50, i 70. Ogromne gratulacje dla wszystkich. Brawo, brawo, tak jest, brawo, brawo. Ja to powiem tak, łatwo pomyśleć, kogo się później zrobić, ale to ci, którzy pracują w kulturze, wiedzą, że wy jesteście od tego. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Wykonawcy, można powiedzieć, pomysłu. Przez pana dyrektora Piotra Wasilewskiego dziękuję za puchar, wspaniały puchar panu ministrowi Adamowi Andruszkiewiczowi. Faktycznie jest zawsze z nami. Większość pomocy, a można powiedzieć, że całkowitą pomoc, którą mamy, to generalnie właśnie dzisiaj Ministerstwo Cyfryzacji, bo tam jest wiceminister. No i najważniejsze, dziękuję przede wszystkim wam, seniorzy, uczestnicy pierwszej Spartakiady, Monieckiej Spartakiady Seniorów. Dziękuję za to, że przyjechaliście, za to, że tak wspaniale walczyliście, że traktowaliście też przede wszystkim jako zabawę i że cel, który stał przed nami, integracja naszych środowisk, integracja naszych miasteczek, okazała się bardzo skuteczna.